siąść, bo chcę dalej kontynuować ten temat. Tak jak ostatnio słyszeliście albo widzieliście, była część pierwsza, pewne wprowadzenie, bo tak naprawdę może ktoś powiedzieć, że ale ja tam nie usłyszałem żadnych zasad, ja tam nie wiem, co mam robić. Ale wiecie, najpierw trzeba pewne rzeczy od początku poukładać, aby to wszystko dobrze dalej wyglądało. Dlatego musieliśmy o tym powiedzieć ostatnio, a dzisiaj będę to kontynuował. Kochani, mamy wojnę, to wiecie, ale wiecie też, że podczas wojny mamy różną grupę ludzi. Chyba, że jak powiedziałem, że mamy wojnę, to ktoś usłyszał, że albo tak poczuł może w sercu wojnę, jaką wojnę? To mnie może nie brzmieć optymistycznie, prawda? Tutaj wojna. Ale wiecie, prawda jest taka, że bez względu na to, co powiecie, bez względu na to, co sobie pomyślicie, to każdy człowiek znajduje się w stanie wojny. Każdy. Zarówno w osobistej, jak i zbiorowej. Każdy z was. Mimo, że powiesz w sercu, mnie to nie dotyczy, powiem ci, możesz mówić różne rzeczy, myśleć różne rzeczy, ale prawda jest taka, że dotyczy to każdego. I my musimy toczyć bój, zanim Jezus wróci. Ja wiem, że bardzo byśmy chcieli, żeby on już tutaj podczas tego uwielbienia dzisiaj przyszedł. Tak nam dobrze było, prawda? Tak przyjemnie. I byśmy chcieli, żeby on przyszedł i zabrał nas tam do nieba i już byłoby cudownie. Ale jak widzicie, nie zabrał nas. Jesteśmy tutaj. Więc musimy twardo stąpać po tej ziemi i czynić tą ziemię poddaną dla Chrystusa. To jest nasz cel. I powiem o kilku grupach ludzi. I chciałbym, żebyś dzisiaj tak sam zapytał siebie w sercu, po tym, co usłyszysz. Kim ja jestem? Do czego mogę się tutaj przyczepić? Do której z tych grup ludzi mogę należeć? Myślę, że dobrze, aby dzisiaj zdać sobie z tego sprawę. Abyśmy wiedzieli, na czym po prostu stoimy. Kim jesteśmy? Poza tym, że jesteśmy chrześcijanami, to jeszcze musimy zobaczyć, kim jesteśmy w całej tej wojnie. I kochani, na wojnie mamy cywili. I ci cywile zajmują okupowane tereny. Wiecie, są to ludzie, którzy chodzą po ulicach, które też stanowią okupowane terytorium. Te ulice, które my widzimy i którymi się przechadzamy. Wiecie, i cywile mogą być zarówno przyjaźni, jak i mogą być wrodzy. I jak sama nazwa mówi, cywile, to są też ludzie, których po prostu nie ma w Kościele, dlatego że wiemy, że Kościół jest armią. Więc skoro ktoś jest cywilem, to znaczy, że on nie należy do żadnego Kościoła. On może kiedyś gdzieś był w jakimś miejscu, ale w tej chwili jest takim, bym powiedział, trochę wolnym strzelcem, który coś tam usłyszał, coś tam wie, ale wiecie, chodzi tymi ulicami i robi różne rzeczy. I musimy zdać sobie sprawę dzisiaj, że niektórzy ludzie są otwarci na Ewangelię. Niektórzy z tych cywilów. Ale niektórzy są otwarcie wrodzy. Problem jednak polega na tym, że nie jesteśmy w stanie ocenić po tym, jak ktoś wygląda. Czy on jest ten łagodniejszy, czy on jest pełen agresji. Wiecie, często jest tak, że my już z góry oceniamy po tym, jak ktoś wygląda. I powiem wam szczerze, że niestety, ale chrześcijanie są mistrzami w stwierdzeniu, kto jaki jest. Od razu już po prostu, wiecie, wiedzą jasno, ten nie kocha Boga. Ten to w ogóle jest z dala od Boga. Ten to w ogóle jest beznadziejny. Wiecie, łatwo widzimy pewne rzeczy u innych. Bardzo łatwo. Widzimy, że ktoś pali, od razu już tam za plecami o nim mówimy. Ale to, że jesteśmy leniwi, to tego już nie widzimy. A ja wam powiem, że to jest to samo. Jeżeli jesteś leniwy albo palisz, to jest to samo. Tu i tu grzeszysz. Bo nie powinieneś być leniwy jako chrześcijanin. Wiecie, często widzimy drzazgę wokół brata, innych ludzi, ale belki we własnym nie chcemy dostrzec. I mówię to po to, abyśmy uświadomili sobie
jak ważne jest to, co wypowiadamy. Dlatego, że potem może okazać się bardzo bolesna prawda dla każdego z nas. Dlatego, że po owocach poznajemy człowieka, nie po tym, jak wygląda. Wiecie, i zanim już, zachęcam was dzisiaj do jednej rzeczy, zanim już ocenisz całą tą sytuację, tą osobę, to powiem ci, po prostu podejdź, porozmawiaj. Dlatego, że kiedy podejdziesz i porozmawiasz, to może okazać się coś takiego, że kiedy zaczniecie mówić o Jezusie, wiecie, z tą osobą, którą właśnie skreśliłeś, to może okazać się, że ten gość zna go lepiej od ciebie. I że zna lepiej Boże Słowo niż ty. Ale się możemy wtedy dziwnie poczuć, prawda? I pewnie się zdziwicie, dlaczego tak jest. Otóż dlatego, że im bardziej przebaczono. Ale też dlatego, że oni na poważnie wzięli sobie, co to znaczy żyć z Jezusem. Na poważnie, nie na żarty. Wiecie, i czasami taki zastrzyk nam jest potrzebny. Taki kop. W jakim miejscu ja jestem? Czy osądzam, oceniam? Czy chcę wyjść z miłością? Bo Jezus powiedział, po owocach miłości was poznacie, jaką będziecie mieć wzajemną miłość. Nie po tym, ile cudów zrobicie, ale po miłości. Więc mamy cywili, ale mamy też jeńców wojennych, jak to na wojnie. Są jeńcy. Wiecie, są to żołnierze chrześcijanie, którzy po prostu dostali się do niewoli. I bardzo często dzieje się to wskutek długotrwałego grzechu albo upadku. Dlatego, że nieprzyjaciel używa świadomości grzechu w danej osobie, aby ją utrzymać w stanie bezużyteczności. On po prostu chce, żebyś była nieskuteczna. Wiecie, jeńcami są to osoby, które przede wszystkim tkwią w fałszywych naukach, w fałszywych poglądach, w fałszywych doktrynach. Wiecie, ich poglądy nie zgadzają się w żadnym stopniu z Biblią. Bardzo często polegają na różnych wizjach, na różnych snach i tylko i wyłącznie na tym. Wiecie, często są, tak mówiłem wcześniej, fragmenty wyciągnięte z kontekstu. I potem jest bardzo duży problem. I bardzo często właśnie, kiedy rozmawiam z takimi ludźmi, to mam wrażenie, że albo oni czytają inną Biblię, albo coś tu po prostu nie gra. Wiecie, bo oni na przykład twierdzą, że Bóg nie uzdrawia zawsze. Na przykład. Że Bożą wolą jest to, abyśmy chorowali. Ponieważ On przez to coś w nas zmienia. Wiecie, to są jedne z tych filozofii. Na przykład ktoś może powiedzieć, Bóg mnie kocha, On jest miłością, więc ja żyję w związku, też kocham tą osobę, więc skoro kochamy się, to chyba normalne, że mieszkamy razem przed ślubem, prawda? Przecież Bóg jest miłością. Czyli można popłynąć w takich myślach. Bo Bóg jest miłością, to przecież kocha i chce, żebym była szczęśliwa i był szczęśliwy. Ale czy tak na pewno Bóg chce? Wiecie, ja nie chcę się tutaj skupiać dzisiaj na temacie uzdrowienia. Absolutnie. To jakby nie jest moją rolą tu i teraz. Ale powiem wam jedno, że ostatnie lata mojego życia, które poświęciłem w tym temacie, bo bardzo chciałem to zrobić, bo chciałem znaleźć odpowiedź, jak jest z tym uzdrowieniem, na podstawie Słowa Bożego. I to, co dostrzegłem w Słowie, to to, że Bóg zawsze uzdrawiał. A kiedy ludzie tam nie widzieli uzdrowienia, to tylko dlatego, że oni nie chcieli przyjść do Jezusa. Jeżeli usługujecie chorymi, to wiecie, że oni bardzo często nie chcą, byśmy do nich przyszli, abyśmy się o nich modlili, kładli na nich ręce. Tak jest. Ale wiecie, to wszystko zawarte jest w odkupieniu, czyli w tym, co dokonało się po prostu na krzyżu. I ja wierzę w to, że możemy chodzić ciągle w zdrowiu. Bez względu na to, ile mamy lat. Czy nieważne, czy masz 20, 70. Ja wierzę w to, że możesz zawsze chodzić w zdrowiu, bo Bóg to zaplanował. I powiem wam, że jak moja żona mnie zna, od kiedy mnie zna, to ona nigdy nie widziała mnie, żebym szedł do lekarza. Poza jedną sytuacją, którą musiałem iść odnośnie medycyny pracy, bo to był wymóg. I oczywiście wszystkie badania wyszły super. Wiecie, i powiem wam, że to nie jest tak, że diabeł nie atakuje mojego zdrowia. Wiecie, miałem kiedyś taką sytuację, że kilkaset kilo belki
spadło na mój palec. I osoba, z którą pracowałem, usłyszała bardzo konkretne chrupnięcie. Miałem taką rękawiczkę zwykłą. I to, co zrobiłem, to po prostu nałożyłem rękę i powiedziałem w imieniu Jezusa. Ma ból odejść i ma być wszystko dobrze. Nic się z tym palcem nie stało. Całkowicie zdrowy. Kilkaset kilo na palec. Jak myślicie, że on nie zmiażdży palca, to powiem wam, zmiażdży, więc nie próbujcie. Ale tak to działa. Wiecie, tak kiedyś mówiłem w kontekście różnych diet. Ludzie mówią mi, Łukasz, ty to masz dobrą przemianę materii. Ty ciągle jesz. Wiecie, ja dobrą przemianę materii miałem wtedy, kiedy trenowałem do służb specjalnych. To miałem super przemianę. Ja ciągle trenowałem i wszystko się wypalało. Ale ja od kilku lat już w ogóle nie trenuję. I cały czas ta przemiana jest na dobrym poziomie. Dlaczego? Bo ja mówię do mojego ciała, jak ma być. Jeżeli nigdy nie próbowaliście tego w swoim życiu, to ja was do tego zachęcam. Ciało musi być posłuszne duchowi, zawsze. Zawsze, bez względu na wszystko. Bez względu na to, co słyszysz, co mówią. Zawsze. Wiecie, kiedy masz Bożego Ducha w sobie, to nic cię nie zatrzyma. I powiem wam, że musicie uważać na to, co ludzie mówią, na to, co media mówią i na to, co mówi medycyna. Wiecie dlaczego? Bo tam nie ma prawdy. I powiecie, jak? W medycynie nie ma prawdy? Oj, Łukasz, tutaj wchodzisz na niebezpieczny grunt. Jak nie ma prawdy? Lekarze kłamią? Powiem wam, o co mi tutaj chodzi. Wiecie, jeżeli mówimy o prawdziwej prawdzie, to jest taka, która jest stała i niezmienna. Ona zawsze taka jest. Zawsze mówi prawdę. No bo taka jest prawda. Jeżeli jest prawdą, to jest zawsze. Nie tylko w niektórych przypadkach. Więc jeżeli słyszę, a słyszałem to wiele razy, kiedy lekarz mówi, nic nie możemy zrobić, to ja wam powiem, że to jest kłamstwo. Bo ja wiem, że Bóg może wszystko zrobić. Bo to Bóg jest prawdą. I my dlatego bardzo często przegrywamy w różnych dziedzinach, bo za dużo słuchamy rzeczy ze świata. Bo myślimy tak, on jest profesorem, on jest doktorem, on to na pewno wie i on na pewno ma rację. Ja nie neguję to, że ma rację w niektórych rzeczach, ale ja mówię o prawdzie, czyli że zawsze tak jest. A Bóg jak mówi, to zawsze tak jest. Bo on jest prawdą. I prawda jest tylko w Chrystusie. Ciało bez ducha nie może funkcjonować, ale duch bez ciała jak najbardziej. Dlatego my musimy zabiegać o to, co duchowe, tylko i wyłącznie. Wiecie, żadne terapie, żadne treningi, żadne suplementy, to co mówiłem tydzień temu, nic nie jest w stanie zastąpić mocy Ducha Świętego. Nic. Nie jest w stanie nawet równać się z tym. Wiecie, bardzo często właśnie ludzie, którzy tak bardzo wchodzą w te pewne poglądy medialne, światowe, stają się jeńcami. Po prostu. Tych wszystkich poglądów. Oni bardziej wierzą tym poglądom niż Jezusowi. A potem się dziwią, że nie ma rezultatu. No właśnie dlatego. Wiecie, i żeby uwolnić takich ludzi, trzeba zrobić kilka rzeczy. Jedną z nich jest właśnie głoszenie prawdy, czyli Jezusa. Prawidłowej nauki opartej na Jezusie, które są zgodne z Jego Słowem przede wszystkim. Wiecie, w swoim życiu spotkałem wiele osób, które mi mówiły mi coś takiego. Duch Święty powiedział mi, abyś zrobił to, to i tamto. Wiecie, ja bardzo często jak słyszę tą rzecz, że ktoś mówi, że mam zrobić tak i tak, to ja pierwsze, co robię, otwieram Biblię i weryfikuję, czy to jest w ogóle w Bożym Słowie, czy to w ogóle jest z Boga. Słowo Boże nas ostrzega, abyśmy badali te wszystkie filozofie, poglądy, nauki. Ilu z was robiło to,
badało dokładnie, czy to, co usłyszałeś kiedyś, może od tak zwanego wielkiego proroka, czy to faktycznie jest w Słowie? Czy badaliśmy to, czy tylko przyjęliśmy coś pod wpływem emocji, stwierdziliśmy, to jest prawda, ja pójdę za tym, bez względu na to, ile osób zranię po drodze. Ale to tak nie może być. Wiecie, i to działanie oparte na Bożym Słowie jest bezpieczne, bo Boże Słowo jest jak filtr. Ktoś mówi do ciebie, to ty od razu to przefiltrujesz. Ale kiedy nie masz Bożego Słowa, to przez co ty filtrujesz? Też znów przez swój umysł, przez te rzeczy, które się skądś tam dowiedziałeś. Ale to nie jest prawda. Wiecie, innym sposobem, który też można albo trzeba zrobić, to jest to, aby wyrzucić tą rzecz, która ich wiąże. Wiecie, tych rzeczy w chrześcijaństwie jest sporo. Wiecie, kłamstwo, ogólnie w świecie kradzieże, narkotyki, alkohol, pożądliwość, chęć pieniądza i wiele, wiele innych rzeczy. To są rzeczy, które nas wiążą. I bardzo często chrześcijanie otwierają się na te rzeczy. Po prostu się otwierają. I to, co ty musisz zrobić, jako wojownik Pana, to wyrzucić tą rzecz w imieniu Jezusa. Powiedzieć, żeby się wynosiła. I powiem ci, bardzo często nie potrzebujesz do tego drugiej osoby. Dlatego, że kiedy zobaczysz w sobie w szczerości, że mam problem tu i tu, to ty możesz, jeżeli jesteś wierzący, sam go rozwiązać. Tylko musisz mówić. I te rzeczy muszą się dziać w twoim życiu. Jeżeli mówisz, że czegoś nie chcesz, jeżeli mówisz, że nie chcę palić, no to idź w tym kierunku, żeby nie palić. A nie na pierwszym lekkim zakręcie musiałam zapalić. No nie, to znaczy, że nie podjąłeś walki. To znaczy, że nie wziąłeś sobie na serio tą rzecz. Wiecie, demony muszą słuchać. Musimy sobie to uświadomić. Muszą słuchać. Jeżeli są głuche, bo mówisz 2-3 razy i one nie słyszą, to musisz jeszcze raz powiedzieć, aż w końcu usłyszą i całkowicie odejdą. Bo one muszą zobaczyć, że to, co ty wierzysz, to ono to jest w tobie tak mocne i tak prawdziwe, bo za tym idziesz całym sobą. Dlatego, że kiedy mówisz coś w imieniu Jezusa, to one po prostu drżą. One drżą. Wiecie, i potrzebujemy, aby to nasze działanie było realne. I musimy wiedzieć, że Biblia mówi zawsze prawdę. Dlatego, że jeżeli my całym sercem nie pójdziemy za tym, to te rzeczy będą wracać, wracać i wracać do naszego życia. My musimy być wykonawcami Bożego Słowa. Nie tylko słuchaczami. Wiecie, nie można być w połowie chrześcijaninem, że tylko czegoś słuchasz, słuchasz tylko nauczań, zdobywasz jakąś wiedzę. My tym Słowem musimy żyć na co dzień. Musimy być uczniami Jezusa, naśladować Go. Wiecie, ludzie często też pytają, czy chrześcijanin może mieć demona? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś coś takiego. Wiecie, ja wam powiem coś takiego. Jeżeli mówimy o prawdziwym chrześcijaństwie, czyli o prawdziwym uczniostwie Jezusa, że kiedy Duch Boży mieszka w tobie i działasz w mocy, to nie ma miejsca na takie coś. Ale jeżeli mówimy o potocznym chrześcijaństwie, czyli niestety trochę świata, trochę Boga, to powiem ci, jak najbardziej. Możesz mieć jednego, ale możesz ich mieć nawet 1000. Bo tak Biblia mówi. Tylko, że kiedy zostawisz tylko szczelinę, to najpierw stopniowo będzie się przyciskał. Jeden, potem ten otworzy bardziej drzwi, potem drugi, trzeci, coraz bardziej i bardziej. Dlaczego?
bo nie zostawiłeś wszystkiego. Nie wziąłeś sobie tych rzeczy na poważnie. A my musimy go naśladować, po prostu. Aby on nas nie mógł dotknąć. Wiecie, mamy też grupę żołnierzy samodzielnie oddalających się. Wiecie, i są to chrześcijanie, którzy zaciągnęli się do Armii Bożej, ale chcą żyć tak zwanym normalnym chrześcijańskim życiem. Słyszycie, jak to brzmi? Normalne chrześcijańskie życie. Czyli tak, cywil. To znaczy, że przychodzę do kościoła, słucham, coś pośpiewam, ale tak naprawdę żyję jak mój sąsiad. Być może nie grzeszę tak otwarcie jak mój sąsiad. Może to są tylko jakieś, wiecie, lekkie zaniedbania i przewinienia. Ale taka osoba nie walczy przeciwko nieprzyjacielom Boga. Ona nie egzekwuje aktywnie Bożej woli. Dlatego, że takie osoby bardzo często są skupione na sobie. Aby brać tylko dla siebie. Aby karmić tylko siebie samego. Ja chcę przyjść do kościoła, bo ja chcę, żeby mi dali wszystko. A kiedy powiesz, a może usłużysz? Wiesz co, no nie mam dzisiaj czasu. Właściwie to ja nie mam w ogóle czasu w tygodniu. Ale wiesz co, jakbyś spotkał się ze mną i powiedział mi coś miłego, coś fajnego. Wiecie, tak zwane pijawki. Nic nie chcesz dać od siebie, ale chcesz brać od wszystkich dookoła. To nie jest postawa chrześcijańska. Wiecie, ci ludzie wykonują pewne praktyki, ci żołnierze samodzielnie oddalający się, które od lat się nauczyli. Od lat. I które bardzo często robią z automatu. Ale niestety nic z tego nie wynika, poza tym, że to wykonują. Nic więcej. Rytuał, rytuał i rytuał. Wiecie, i taka osoba jest totalnie niegroźna dla przeciwnika. Totalnie. Dlatego, że nieprzyjaciel wie, że osoba, ta osoba właśnie myśli, że wszystko robi dobrze. I ona tak właśnie myśli. Przecież ja chodzę do kościoła, przecież ja czytam Biblię, przecież czasem daję na potrzebne rzeczy, czasem pójdę na kościół uliczny, nieważne, że stoję, ale jestem. Wiecie, możemy wejść w coś takiego. Pomyśleć sobie, jestem w porządku. Wiecie, i to kłamstwo po chwili staje się dla ciebie prawdą. Ty myślisz, że jesteś w porządku. Ty myślisz, że to, co robisz, jest właściwe. Wiecie, myślisz, że żyjesz w prawdzie, no ale kiedy patrzysz na sąsiada w ławce i myślisz sobie, on też tak robi, to znaczy, że jest okej. To może zmień ławkę i spójrz na kogoś innego. Wiecie, potem jest tak, że jak patrzymy na siebie, którzy właśnie nic w tym temacie nie robimy, to jest tak, mówi Biblia, ślepy ślepego prowadzi. I wiecie, co się dalej dzieje. Oboje wpadną w dół. Wiecie, przykre jest to, że można spotkać takich osób wśród chrześcijan. Takich żołnierzy, którzy oddalili się i popłynęli. Ale tak mówiłem, że prawda jest taka, że nie można mieć trochę świata i trochę Boga. Nie można dwom panom służyć. Dlatego musimy dzisiaj zdecydować, jeżeli ktoś pomyśli sobie, chyba jestem w tej grupie, to musisz zdecydować, po której stronie chcesz być i komu chcesz służyć. Dlatego, że diabeł, on nie chce uczynić nas zimnymi. On wystarczy, że zrobi, że będziesz letni. I mu wystarczy. Bo ty już wiesz, że to, co robisz, jest super, fajne i tak karmisz swoje ego i tak żyjesz i 25 lat chrześcijaństwa mija i myślisz sobie, aleluja, jest fajnie. Ale ciągle przegrywasz. Właśnie dlatego. Tylko musisz zdecydować dzisiaj, aby naśladować Jezusa w pełni. Dlatego, że od tego zależy nasza przyszłość. Musimy sobie to uświadomić. Przyszłość nasza, naszej rodziny i naszych bliskich. To nie jest tak, że to dotyczy tylko i wyłącznie ciebie dzisiaj.
To, jak żyjesz, ma wpływ na innych. To, co zrobisz, ma wpływ na innych. Tego nie bądźmy ślepcami. Kolejną grupę, którą można spotkać na wojnie, to są zdrajcy. I są to ludzie, którzy zadeklarowali lojalność wobec Chrystusa, ale mimo to praktykują grzech. Twierdzisz, że ślubowałeś lojalność Chrystusowi, a jednak trwasz w grzechu. Jeżeli robisz tak, to jesteś zdrajcą. Nie jesteś nawet jeńcem wojennym, ale jesteś zdrajcą. Jest różnica. Dlatego, że zdrajca trwa w grzechu i chociaż o tym wie, to nie robi niczego szczególnego, aby to zmienić. Nie ma w tym żalu, że grzeszy. I nawet jak pokutuje i wychodzi do przodu, albo coś, wiecie, w tym rodzaju, to mimo, że wychodzi, to on wie, że i tak jak wróci do domu, to zrobi to samo. I to jest zdrajca. Jeżeli jest tak w twoim przypadku, to jesteś zdrajcą. Wiecie, nawet kiedy odczuwasz smutek, bo często możemy widzieć, że ktoś płacze, ale to, że ktoś płacze, to nie znaczy, że on chce się zmienić. Przecież mogą zagrać emocje, prawda? To musi prowadzić do upamiętania. Ten żal. I to, co trzeba zrobić, to poddać się woli Bożej. Wiecie, bardzo często zdrajcami stają się ludzie z kilku powodów. Chcę to kontynuować. Bardzo często ludzie wybierają chrześcijaństwo, ponieważ chcą uniknąć kary. Nie chcą trafić do piekła, bo chcą trafić do nieba. Wiecie, ale oni nie chcą żyć pobożnym życiem. Dlatego, że gdyby zabrać karę za grzech, to oni by dalej grzeszyli. Bo oni tylko są chrześcijanami, ponieważ chcą, żeby Bóg zrobił wszystko, aby oni nie trafili do piekła. I to jest jeden powód. Drugi to jest sława i chwała. To znaczy, że jestem chrześcijaninem, ponieważ słyszałem, że jak będę chrześcijaninem, to będzie mi się dobrze wiodło. Problemy mi znikną. Nie będę miał długów. Nie będę chorował. Ale super. To stanę się chrześcijaninem. Ale tak mówię, przyjdą trudności i już upadamy. I stajemy się zdrajcami. Ale kochani, w tym wszystkim jest najcudowniejsza grupa i to są rewolucjoniści. Rewolucjoniści, czyli żołnierze, którzy ślubowali lojalność Chrystusowi i są aktywnie zaangażowani w niszczenie dzieł diabła i w budowanie Królestwa Bożego. I oni podjęli zobowiązanie życia według Biblii. Ci ludzie odrzucili wygodne życie, pełne kompromisów. Innymi słowy, ktoś może powiedzieć tak, wiesz co, byłoby ci lepiej, gdybyś w tej pracy, gdybyś przestał mówić o tym Jezusie. Miałbyś urlop, kiedy chcesz, może miałbyś nawet podwyżkę, ale wiesz, no, ciągle o tym Jezusie gadasz. No więc bardzo często, jak ktoś nam tak mówi, to mówimy, no dobra, no to może już lepiej nie będę o tym Jezusie mówił. Przecież będę miał więcej kasy. Po co o Jezusie? Kasa jest potrzebna. Bez kasy nie można żyć. Ale rewolucjonista tak nie postępuje. On w żadnym stopniu nie idzie na kompromis. Tylko, że nie można pójść na kompromis. Bo kiedy idziesz na kompromis, to już przegrywasz. Musisz sobie to dzisiaj uświadomić. To jest rewolucyjny styl życia. Nie ma kompromisu. Wszystko musi być zgodne z Bożym Słowem. Wszystko. Dlatego, że drugi Tymoteusza mówi o tym, że żołnierz, on nie wchodzi, nie pląta się w sprawach tego świata.
aby podobać się swojemu Bogu. Jeżeli my kochamy Boga i chcemy Mu się podobać, to nie możemy postępować jak ten świat. Bo kiedy będziesz postępował jak ten świat, to przegrasz. Po prostu przegrasz. Wiecie, jedną z zasad, powiem dzisiaj o niej pokrótce, bo chciałbym, żebyście coś już mieli. To nie, że do tej pory nie mieliście, ale jest coś takiego jak bezpieczeństwo chrześcijanina. Tak mówiłem o zasadach, które działają i one są skuteczne zawsze, to jednym z nich jest zasada bezpieczeństwa. Wiecie, i powiem wam dzisiaj, jak diabeł używa tej zasady dla każdego z was. On wykorzystuje brak modlitwy wśród chrześcijanina. Po pierwsze to robi. Dlatego, że on szuka obszarów, które będą słabe. Bezpieczeństwo chrześcijanina polega na tym, że on, tak mówiłem kiedyś, znając swoje słabe punkty, on nad nimi pracuje. Po prostu. I my musimy zdać sobie sprawę z tego, że ta praca musi być. Bo to nie jest tak, że my sobie powiemy, no, nie będę tego robił tak i tak, może zrobię to jakoś inaczej. Nie. Musisz wyznaczyć granice. Muszę te wszystkie słabe rzeczy wyeliminować. Dopóki wiesz o swoich słabościach i nic z nimi nie robisz, to zawsze diabeł będzie w nie uderzał. Zawsze. On nie będzie szukał niczego innego. Wiecie, i on wykorzystuje to nasze samozadowolenie, o którym mówiłem wcześniej. Że myślimy sobie, że jakoś tam jest fajnie, jest kościółek, coś tam się pomodlę z kimś, pójdę na jakąś grupkę. Halleluja, to jest wszystko. I to zadowolenie on wykorzystuje i on atakuje. I my tracimy to bezpieczeństwo, ponieważ nie chcieliśmy wziąć tych rzeczy i je naprawić. I on też wie, że większość chrześcijan nic nie zrobi z Ewangelią. On wie, że my, mimo że przyjęliśmy go jako swojego Pana, to i tak nie będziemy go głosić. I tak nie będziemy się przyznawać do niego w pracy, w szkole, gdziekolwiek. On to wie i on to wykorzystuje. To miejsce, w którym my boimy się odzywać. On to wykorzystuje. To jest jego bezpieczeństwo, że on wie, że ty nie zrobisz nic ponad. On tylko wie, że powiesz, Jezus jest moim Panem i mnie zbawił. I to jest wszystko. Ale niestety to jest zdecydowanie za mało. Wiecie, jedyną rzeczą, którą człowiek musi zrobić, aby zło panowało, to wiecie, co to jest? To jest nie robić nic. Jeżeli chcecie, żeby zło panowało, to po prostu nic nie róbcie. Ale powiem wam coś. Nie obwiniajcie Boga, że coś się wydarzyło potem w waszym życiu. Nie mówcie do Niego, Boże, gdzie byłeś? Dlaczego mam ten problem? Nie obwiniaj Go, bo to jest twoja wina. Bo nic nie zrobiłeś z tym. Nic nie zrobiłeś. Wiecie, to znaczy więcej, dlatego że tak jak mówię, to nie oznacza, że nic nie robisz. Ale skoro nic nie robisz, to znaczy, że działasz z diabłem. Po prostu. Żyjesz po jego stronie. Wiecie, ja wolę mieć w kościele, w moim życiu, naprawdę tylko kilka osób, które będą gorące, pełne ognia i gorliwości, że kiedy rozlegnie się pierwszy strzał, to oni nie uciekną, ale będą tutaj ze mną i modlić się i walczyć o to miasto. Niech tacy, którzy przyjdzie tu tysiące i powiedzą, halleluja, chwalmy Pana. Ale kiedy strzał się rozlegnie, to wszyscy znikną. To tak nie może być. My musimy być pełni pasji i ognia i gorliwi dla Pana. Jeżeli tego nie robimy, to bardzo często dlatego, że żyjesz w strachu. Ale wiedz, że strach jest namaszczeniem od diabła, abyś nie robił pewnych rzeczy. Ale najlepiej, aby się przeciwstawić,
To jeżeli diabeł mówi ci, nie będę robił tego, nie będę głosił, nie będę rozmawiał z tą osobą, nie będę modlił się o chorych, to jeżeli chcesz to złamać, to idź i się módl. Idź i kładź ręce. Idź i rozmawiaj. Głoś. Musisz zrobić wszystko przeciwnie. Nie zastanawiaj się, od razu idź. Nie pozwól, żeby umysł się w tym momencie skoncentrował i pomyślał, nie, nie, jeszcze nie czas, daj sobie spokój. Nie, od razu idziesz. I musisz się temu przeciwstawić. I wtedy on ciebie nie dotknie. Bo on właśnie szuka tych miejsc. To jest jego bezpieczeństwo, że my nic nie chcemy robić więcej. Że my nie chcemy zmieniać tych rzeczy. Że my nie chcemy wychodzić z tych grzechów. To jest jego bezpieczeństwo. I to jest jedno miejsce, które powoduje, że przegrywasz. To jest jedna zasada. Dopiero pierwsza, jest ich więcej, ale powiem dzisiaj tylko o jednej. A to jest właśnie jego bezpieczeństwo. Ale twoje bezpieczeństwo będzie wtedy, kiedy nie dasz mu przewagi. To znaczy, że te wszystkie miejsca, które wiesz, że są słabe, zaczniesz nad nimi pracować. Wypisz sobie te miejsca. Powiem wam praktycznie. Wypisz sobie te miejsca, ten grzech, który masz. Znajdź Słowo Boże, które mówi o tych dziedzinach. I mów w imieniu Jezusa. Ja nakazuję, że nie będzie tego w moim życiu. Ja się wyrzekam tego i tamtego i tak dalej, i tak dalej. To musi być. Musicie, to co mówiłem już wcześniej na pierwszym kazaniu, musicie mieć jasne cele. Musicie mieć jasne cele, aby zwyciężać. Więc jeżeli znasz słabe punkty, to wypisz i je eliminuj. Nie pozwól, żeby diabeł w nie wchodził, a potem kolejny demon. I jeszcze więcej. Bo kiedy zamkniesz mu drzwi i on będzie chciał podejść, bo do niedawna miałeś problem z nieczystością, i on będzie chciał podejść w tych miejscach, ale zobaczy, że nic nie może zdziałać. No to będzie próbował inaczej. Czy on dalej kłamie? Jak się okaże, że on nic nie znajdzie, to on was zostawi. Bo on nie traci czasu. I twoje życie modlitewne musi być pełne ognia. Dlatego, że demony nie będą przy kimś, kto jest pełen ognia i płonie. Kiedyś Lester Sumrall powiedział coś takiego, że muchy nie siadają na gorącym palniku. Jeżeli jesteś gorący dla Boga, to cię nic nie będzie dotykać. Czy myślisz, że demony są aż tak głupie? Nie, one wiedzą, że jak moc Boża wychodzi z ciebie, to od razu uciekają. Ale kiedy widzą, że o, kolega znowu leży, ale fajnie, znowu tą telewizję ogląda, no dobra, i do niego idziemy. To może zaatakujmy go, o, może ból głowy, bach. A może smutek, bach. A może problem finansowy, bach. I on tak robi. Więc to jest pierwsza zasada i na niej dzisiaj skończymy. I zachęcam, żebyś w ciągu całego tygodnia rozważył tę rzecz. Te miejsca wszystkie. Musisz stanąć w szczerości. Nie możesz obwiniać Boga o to, że ciągle przegrywasz. Bo to nie jest Jego wina. On zrobił już wszystko. Ale teraz ty musisz zrobić resztę. Amen.